Sytuacja łączenia stanowisk, wielu stanowisk, jest sytuacją, którą komentujemy nie od dzisiaj. Jest to sytuacja, która jest chyba wyjątkowa w skali całego naszego kraju. Wydaje mi się, że w żadnym innym mieście, gminie nie dochodzi sytuacja, powiedziałbym, patologiczna, w której wąska grupa samorządowców związana z jednym ugrupowaniem kumuluje stanowiska w wielu miejscach, wielu spółkach, wielu zarządach w sposób przynajmniej etyczny, może nawet prawny, łamiąc ustawę, łamiąc ducha ustawy, który określił przede wszystkim ustawą kominową poziomy wynagrodzeń i którego ideą było to, aby z jednej strony dać uprawnienia rządzącym w postaci ochrony mandatów, w postaci diet, etc., ale z drugiej strony ustawodawca dał bardzo rygorystyczne przepisy, które powinny wyeliminować kolizje prawne w stosunku do osób sprawujących funkcje. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z podwójnym problemem. Po pierwsze, problemem łączenia stanowisk niezgodnie z prawem przez samorządowców powiatu lubińskiego. Mam na myśli pana starosta Adama Myrdę, wicestarostę pana Zupko oraz członka zarządu pana Damiana Stawikowskiego, jak również w stosunku do poprzednich członków zarządu i starosty pana Kielana oraz pana Krzysztofa Maja, dzisiejszego szefa Instytucji Europejska Stolica Kultury, gdzie zgodnie z opinią przedstawioną przez pana doktora Korczaka doszło w sposób jednoznaczny do złamania przepisów ustawy antykorupcyjnej. W związku z tym, że osoby, które podjęły się funkcji w organie zarządzającym powiatu, w ciągu 3 miesięcy nie zrezygnowały z funkcji w radach nadzorczych. Jest to bardzo poważne naruszenie przepisów ustawy antykorupcyjnej, która skutkuje natychmiastowym wnioskiem odwołanie zarządu bądź osób, których ta sprawa dotyczy. Więc mamy do czynienia po pierwsze ze złamaniem przepisów ustawy antykorupcyjnej. W naszej ocenie zgodnie z duchem tej ustawy. Po drugie, mamy do czynienia z pewną patologią kumulacji wynagrodzeń. Wąska grupa osób dzięki obecności w dwóch samorządach zarabia niewspółmiernie większe środki, kumulując etaty. Są to kwoty od 350 do blisko nawet 500 000 zł, niespotykane w żadnym innym miejscu, w takiej skali i w tak dużej grupie osób. Uważamy, że gdyby zachować i trzymać się przyzwoitości etycznej, ogromna część tych środków mogłaby być przeznaczona na ważne rzeczy społeczne, budowę szkół, przedszkoli, placów zabaw, a nie tylko stanowiła znakomity kąsek wąskiej grupy osób od wielu lat do wynagrodzeń ponad standard, ponad to, co jest standardem we wszystkich polskich samorządach. Dlatego uważam, że sytuacja lubińska jest sytuacją patologiczną.